4 lipca 2019 roku był dniem, który był dniem istotnym zarówno dla kredytobiorców frankowych, jak i naszej spółki z grupy kapitałowej Votum S.A. 4 lipca bowiem zapadł wyrok w naszej sprawie prowadzonej przeciwko mBank S.A. Dlaczego ta sprawa jest dla nas ważna? Dlatego, iż została ona rozpatrzona przez sąd w rekordowo krótkim czasie. Co prawda jest to wyrok pierwszej instancji jeszcze nieprawomocny i czekamy na apelację, jaką na pewno złoży bank. Natomiast została ona rozpatrzona przez sąd pierwszej instancji w 107 dni. Ten dzień dla kredytobiorców frankowych był ważny także dlatego, że tegoż dnia została podpisana przez prezydenta ustawa frankowa, w zakresie której było bardzo głośno i ustawa ta nie wprowadziła żadnych rozwiązań, które pozwoliłyby rozliczyć się między kredytobiorcą a bankiem. W cieniu oczekiwania na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej miała miejsce nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które są także ukłonem dla kredytobiorców frankowych. W zapisach tejże noweli są dwa bardzo istotne zapisy. Pierwszy z nich odnosi się do faktu skierowania powództwa przeciwko bankowi. Ma tutaj miejsce ukłon w stronę kredytobiorcy, to znaczy w listopadzie będzie obowiązywał zapis, który spowoduje, że powództwo o zapłatę względem banku będzie mogło być wystosowane w miejscu zamieszkania powoda. Znaczy to tyle, że kredytobiorca, który zamieszkuje Poznań, a obsługuje go bank, który ma centralę w Warszawie, nie będzie musiał wyjeżdżać na rozprawy do Warszawy, będzie mógł się sądzić z bankiem w Poznaniu.